3 września w Parku Buczyna w Górze Ropczyckiej odbędzie się koncert muzyki klasycznej i filmowej. Park Buczyna w Górze Ropczyckiej to doskonałe miejsce na odpoczynek. Warto tutaj przyjechać, przyjść po ciężkim dniu pracy z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, porozmawiać spacerując tymi oto uliczkami obok drzew, stawów i śpiewu ptaków. Ale też jest to doskonałe miejsce, o czym dowiedzieliśmy się niedawno, bo 15 sierpnia Święto Chleba, tutaj cykliczna impreza w tym parku, zakończona sukcesem. W ogóle miejsce, jak się okazuje, doskonałe też właśnie, jak już powiedziałem, do organizacji różnego rodzaju imprez kulturalnych. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać z panią Jadwigą Marciniec z grupy Inicjatyw Różnych o niedalekiej przyszłości, a dokładnie o 3 września, bowiem znowu tutaj w tym parku Buczyna będzie czekać na państwa kolejna ciekawa, może mniej huczna, ale bardziej nastrojowa i klimatyczna oferta kulturalna. Pani Jadwigo, co to będzie? Tak, 3 września o godzinie 17 zapraszamy na koncert muzyki klasycznej i filmowej. Zapraszamy z zespołem Ladies Quartet. Będzie to zespół kwartet smyczkowy, który zagra troszkę tych nastrojowych, klasycznej muzyki. Zagra na pewno niezapomniane, które wszyscy znamy, kawałki filmowe i parę zaskakujących kawałków dla młodszej publiczności, która nie spodziewa się, że niektóre utwory może zagrać na skrzypcach. No właśnie, czyli chcecie obalić taki mit, że muzyka klasyczna musi być taka poważna. Tak, dokładnie. Dlatego też zapraszamy do parku, a nie kończy do filharmonii. Nie trzeba przyjść pod krawatem, można przyjść z dzieciaczkami w wózkach, można się rozłożyć na kocach, na ławkach i posłuchać muzyki w zupełnie innych warunkach, niż byśmy się spodziewali. Może dokładnie teraz skupmy się na wykonawcach. Kto to będzie, kogo będziemy mogli posłuchać, kto będzie prowadził ten koncert? Tak, zespół będzie to kwartet smyczkowy, Ladies Quartet. Są to 4 młode, sympatyczne, utalentowane dziewczyny z Rzeszowa, które podjęły to wyzwanie na nasze zaproszenie. Na co dzień grają w filharmonii, też grają prywatnie, na wielu uczestnościach ślubnych i przy różnych okazjach tak naprawdę. I grają też wiele koncertów w Polsce. A prowadzącą będzie Dominika Kobiałka. Jest to fantastyczna osoba z zakresu kultury. Niektóra publiczność może ją kojarzyć z programu The Voice of Poland. Nie będzie tutaj śpiewać tym razem, będzie prowadzić, ponieważ bardzo jej się spodobała ta inicjatywa i sama zaproponowała, że po prostu chce tu być z nami i chce ten koncert poprowadzić. Koncert w Buczynie to jedna z wielu części tego pomysłu kulturalnego. Tak, ponieważ początkiem tego roku napisaliśmy projekt z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Podkarpackie Inicjatywy Lokalne, na projekt integracji społeczeństwa i na projekt kulturalny. Jeden element to jest właśnie koncert, na który zapraszamy, który ma pokazać walory muzyki klasycznej, że warto słuchać, że warto jakby z tym stylem muzyki się zaprzyjaźnić. I drugim elementem jest spotkanie z muzykami, które będzie zorganizowane w szkole, w Górze Ropczyckiej dla dzieci szkolnych i przedszkolnych, żeby z kolei właśnie dzieciakom i tej młodej publiczności uświadomić, jak fantastyczne są walory słuchania tej typu muzyki. Muzyka klasyczna między innymi redukuje stres, pobudza wyobraźnię, pomaga w nauce, szczególnie matematyki, w logicznym myśleniu, pobudza koncentrację. Także zachęcamy też rodziców do puszczenia takiej muzyki dzieciakom. Już wiemy, że w Parku Buczyna 3 września koncert muzyki filmowej. Dokładnie w którym miejscu i o której startujecie? Prawdopodobnie to będzie w miejscu na jakby w naszym, nazywam to amfiteatr, czyli tam, gdzie się odbywają coroczne Święto Chleba. Tak, bo jest to miejsce sprawdzone póki co, ale ponieważ chcemy, aby ta impreza kulturalna, koncerty muzyki klasycznej jakby wpisały się na stałą mapę naszego parku i odbywały się corocznie, to być może w kolejnych latach zagłębimy się w głąb parku, może nad stawy.
Czyli plany są, widzę, przyszłościowe, bo to ma się nie skończyć tylko na pierwszej edycji, ale w przyszłych latach też. Tak, bardzo byśmy chcieli. Tak, w tym roku udało nam się część funduszy na ten koncert pozyskać właśnie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, z funduszy unijnych. Część jeszcze staramy się o sponsorów, aby pokryć koszty. I w zależności od tego, jak się ta współpraca ze sponsorami i z integracja społeczeństwa tutaj lokalnego zawiąże, to w jakimś zakresie na pewno będziemy chcieli dążyć do tego, aby te koncerty odbywały się corocznie, może częściej, może edycje wiosenne, jesienne, zobaczymy. I przypomnijmy jeszcze, kto jest autorem tegoż wydarzenia? Grupa Inicjatyw Różnych, jakby to są, to jesteśmy my, to jest kilka osób z Góry Robczyckiej i okolic, które w sumie już tak od kilku lat co roku jakiś projekt piszemy. Były to już szkolenia pierwszej pomocy dla osób tutaj w Górze Robczyckiej, dla mieszkańców góry i okolic. Były to w tamtym roku szkolenia językowe dla osób, które przyjmowały pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży. No i tym razem kulturalna inicjatywa. Koncert muzyki filmowej, klasycznej, tu 3 września, Park Buczyna, Góra Robczycka. Zaczynamy, godzina 17. Serdecznie zapraszamy.